witajcie w naszym programie. Jak widzicie, kawał drogi za mną, ale no cóż, tak też czasem bywa, że trzeba się ruszyć poza miasto. Dzisiaj jesteśmy poza miastem, bo dowiedzieliśmy się od Jacka, że właśnie dzisiaj będziemy polować na jakiegoś wielkiego zwierza. Na razie, cóż, ani nie widzę tego zwierza, ani nie widzę Jacka, no ale pewnie gdzieś tu są. Poszukajmy zatem ich w tych krzakach, pośród tych pól. Chodźcie ze mną, spróbujemy ich znaleźć. No wiesz co? No w końcu. Znowu ganiamy gdzieś po jakichś polach. Znowu cię szukamy. Znowu mija ileś godzin. No i co? I sobie siedzisz w polu, tak? Co cicho? O co chodzi? Obiecałem ci wielkiego zwierza. On tu gdzieś jest. Naprawdę. Musimy go tylko zwabić. Aha. No chleb. Wszyscy go znamy. Wszyscy znamy te słowa. Słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale proszę, częstuj się. Dzięki. Ale ty co, mnie na śniadanie w środku pola zaprosiłeś? Ale jak ten chleb powstaje? Zatem co w dzisiejszym programie? Wielki zwierz, on już tu jest. Kombajn Bizon. Potężny zwierz i swego rodzaju legenda. W różnych programach telewizyjnych mówi się o tak zwanych legendach PRL-u i mamy tu samochody osobowe, czasami pojawiają się ciężarówki, ale mam takie wrażenie, że maszyny rolnicze to jakby element zapomniany, a przecież to też swego rodzaju legenda, to coś, co w jakiś sposób, no powiedzmy, zmotoryzowało polską wieś. Właśnie, nie Ursusy, nie samochody ciężarowe, nie dostawcze, nie inne maszyny, ale kombajn Bizon jest największą, najpotężniejszą legendą polskiej wsi. To jest najważniejsza maszyna rolnicza, jaka może być. I on jak najbardziej zasługuje na nasz skromny program. Ale zanim powstał kombajn Bizon, no musiało być chyba coś wcześniej, bo wiadomo, że to jest kombajn z roku 75, ma już swoje lata, ale wiemy, że przed nim było coś jeszcze i to zaczęło się wszystko dużo wcześniej. Dobry pomysł, musimy się cofnąć i zrobić krótki taki zarys historii kombajnów. Pierwsze kombajny powstały właśnie w Stanach i w Australii, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, już w pierwszej połowie XIX wieku. Nie było wtedy silników, nie było traktorów, były ciągnione przez konie. Nierzadko 20-30 koni musiały ciągnąć ten kombajn. Ale jak ten kombajn wyglądał? Było to połączenie nie maszyny do młócenia, ale było to samo urządzenie młócące, bez oczyszczania. Dopiero jak powstały silniki spalinowe, to już można było ciągniki. I kombajny pierwsze to były właśnie maszyny do młócenia doczepione do ciągnika. Dopiero w okresie międzywojennym powstały kombajny, które cięły czołowo. Z czoła cięły, nie z boku, tylko czołowo i to już były, zarys właśnie pozostał do dzisiaj. Że zespół tnący, podajnik, maszyna do mucenia, czyli cepy obrotowe, wycząsacze, sita i tak dalej. Dobra, wszystko ładnie, pięknie, tak tutaj opowiadasz o tym, jak to wszystko powstało, ale tak uściślając w takich najprostszych słowach. Kombajn to w sumie nic innego jak zbiór różnego rodzaju maszyn połączonych w jedno urządzenie. Ładnie to ująłeś, tak właśnie definiuje się nazwę kombajn, czyli zbiór maszyn. Kombajn skrystalizował się właśnie przez firmę Klas, niemiecką i angielską Massey Harris, czyli wygląda tak jak teraz. Ale przejdźmy może na nasze podwórze, do naszych gospodarstw, do Polski. Z tego miejsca, wiesz co, mam takie wrażenie, że można by śmiało powiedzieć, że znajdujemy się na całkiem fajnym tarasie widokowym, bo jesteśmy parę metrów nad ziemią, no i ten widok rozpościera się właściwie aż po horyzont. I napawa mnie taka myśl, że Bizon nie był przecież pierwszym kombajnem. Takim prawdziwym kombajnem pierwszym była Wistula. Była produkowana w latach, przypomnij mi, 1959 do 1971 roku. Właśnie. Był to dobry kombajn, fajny. On miał silnik od stara. Najpierw były benzynowce, ale to nie wychodziło, były nieekonomiczne. Później, i chyba też trochę niebezpieczne, tak, bo to wiadomo, że benzyna pali się dużo szybciej i łatwiej niż ropa, prawda? Tak, no, i później był silnik diesla od stara, 60 parę koni. No był awaryjny, ale to już był prawdziwy kombajn. Prawdziwy szok, ale taki naprawdę szał na wsi, to był kombajn Bizon. Rok 1970, za to 40. To było coś niesamowitego, to było wydarzenie. To była potężna maszyna wtedy, Wistulik, jego kształt futurystyczny, taki kwadratowy,
nowoczesny, jak nowe czasy. W związku z tym kształtem powstała ta nazwa, powstała nazwa Bizon, bo w jakiś sposób on przypominał tego zwierzaka. Tego mocnego króla puszczy. Zbudowany był podobnie jak Fistula, czyli tak jak wszystkie kombajny. Zespół tnący, motowidła, podajnik, mockarnia, wycząsacze. Dlaczego Bizon był taki, został w pamięci na wsi jako taki wspaniały kombajn? Silnik, przede wszystkim tam był wspaniały silnik SB400. Zmieniliśmy taras widokowy, jesteśmy jeszcze wyżej i tu taka, ciekawostka, tak to można powiedzieć, bo jakby na grzbiecie znajduje się serce tego zwierza, ten wspaniały silnik, jak mówisz. Dlaczego on jest taki fajny? Właśnie, w samochodach silnik jest nisko, żeby środek ciężkości, żeby samochód dobrze się prowadził w zakrętach. W kombajnach tego nie ma. Silnik jest tu najwyżej, prawda? I to jest właśnie mój kochany, wspaniały SB400 z Andoria, z Andrychowskiej fabryki, na licencji Leylanda. Wspaniale pracujący, bo on pracuje po prostu tak pięknie, jak rzadko który silnik diesla. Równiuteńko. Ja zawsze pamiętam, jak byłem mały, to leciałem posłuchać, jak kombajn Bizon uruchamia się. Ten rozruszniczek aż gwizdze, jak Honda Civic stara taka. I to jest tak coś wspaniałego, jak japoński samochód, że on dokładnie zapali, tak równo chodzi. I później jego ta stabilna praca, bo on nie ma na przykład, ma straszne obciążenie, bo koła zamachowe, sprzęgło, wariator. To no wiadomo, jest tu dużo elementów, które trzeba napędzić. Tak. I właśnie jego niezawodność. To jest wspaniały silnik, sześciocylindrowy, pojemności 6,5 litra i 105 koni mocy. No czyli moc w sumie chyba nie jest też taka duża. Jest duża, bo ona jest uzyskiwana z samego dołu, prawie od zera obrotów. Aha, czyli mamy moc, tak, powiedzmy 105 koni, linearna, ale od taka, samego dołu. Od tak? samego dołu ładnie, równo ciągnie. I ten jego głos, po prostu rzadko coś, jeżeli chodzi o pojazdy rolnicze przede wszystkim, może generować tak piękną muzykę jak kombajn Bizon. Wszystkie dziewczyny na wsiach aż przyklękiwały, jak jechał kombajnista. Zresztą powiedzmy teraz o pracy kombajnisty z tym może, że w okresie żniw była to najważniejsza osoba zawsze we wsi. Na zabawach ludowych, po żniwach, na dożynkach, kombajnista cieszył się największym prestiżem. Każda panna chciała przynajmniej zatańczyć z kombajnistą. Nie wspominając o innych zachciankach. To był wybierany wśród najlepszych traktorzystów. Kiedyś były, proszę Państwa, inne aspiracje. Teraz każdy chce być docentem, dziekanem, chce być naukowcem, inżynierem. Kiedyś każdy chłopczyk chciał być traktorzystą. Kombajnistą. O kombajnisie nie marzył, bo kombajnista był wybierany z najlepszych traktorzystów. A każda panna chciała mieć męża kombajnista. Jak na silnik, który ma już prawie 30, ponad 30 lat, faktycznie działa wręcz nieskazitelnie, ale ja odnoszę takie wrażenie, że ten dźwięk tego diesla z czymś mi się kojarzy. Nieodparcie z czymś mi się kojarzy. Tak, wszyscy znamy pracę tego silnika, wszyscy znamy ten silnik. Proszę Państwa, każdy z nas jechał autobusem Autosan H09. Właśnie w Autosanach mamy ten silnik. Ale oprócz silnika jest to, jak wspomnieliśmy, kombajn, tak? Czyli wiele różnych urządzeń. No jak wiadomo, kombajn jeździ i tu jest też ciekawostka, bo układ kierowniczy wcale nie znajduje się z przodu. Właśnie, w samochodach wszystkich wiemy, że przednie koła kierują, skręcają. Tutaj jest odwrotnie. Przednie koła są olbrzymie, tak jak w traktorze. Tak jakby traktor jechał, ciągnik jechał tyłem. Przednie koła napędzają, prawda? I są stałe, a tylne, malutkie koła skręcają. I co jest jeszcze ciekawostka? W kombajnie Fistula był normalny układ kierowniczy, drążek kierowniczy, przekładnia, drążek poprzeczny, czyli taki układ jak w samochodach. Tutaj mamy kompletną hydraulikę. Tu nie ma drążka kierowniczego, tylko to jest pompa, jest kierownica, kierownica steruje rozdzielaczem. I jest siłownik hydrauliczny, który właśnie powoduje, że koła skręcają. Przez to właśnie kombajn jest bardzo, i to bardzo manewrowy, jest bardzo sprytny. No właśnie o to chciałem zapytać, że to właśnie po to, tak, zamontowali oś skrętną z tyłu, żeby ten kombajn po prostu łatwiej się kierował. On po prostu tańczy na zagonach. Jak kończy, wychodzi z zagonu, to on jakby tańczył. Jakbym dzieckiem zawsze uwielbiałem patrzeć, jak kombajn pięknie nawraca. I sobie pomyślałem, dlaczego samochody tak nie nawracają? Nie mogą. To jest dobre do prędkości do 15-20 km na godzinę. Później to by był chaos na szosie. No ale kombajn taki układ kierowniczy ma i to jest wspaniałe. Plątanina jakichś kół, plątanina jakichś pasów i tu zaczynam się zastanawiać, do czego to wszystko służy. Ma zagadka. Ty wiesz, że kombajn ma więcej wspólnego ze skuterem niż tobie się wydaje. Ma taką samą przekładnię. Oczywiście ma skrzynię biegów tutaj, trzybiegową. Ale ma też skrzynię biegów, jakby można powiedzieć, przekładnię bezstopniową. Jest to wariator działający podobnie jak w każdym jednym skuterze. Czyli taki automatyczny. Czyli bezstopniowa przekładnia. Bo na przykład kombajnista dobiera sobie jedynkę
I ta jedynka nieraz jest za wolna. On sobie poprawia bezstopniowo. Po prostu zwiększa lub zmniejsza prędkość. I jak zboże jest na przykład bardziej położone, czy gęstsze, czy musi zmniejszyć prędkość. Do tego służy właśnie przekładnia bezstopniowa. Tu działa na hydraulicznym silniku i właśnie zmienia przełożenie. Napęd pochodni po prostu silnik jest tak jak silniczek przy modelikach. Jest silniczek, jest pas. Dlatego. Tu idzie jeden pas, napędza mózgarnię, a drugi napędza napęd, czyli skrzynię biegów. Jest jeszcze mały pas, który napędza pompy, które sterują właśnie z podnoszeniem headeru, wysuwaniem motowideł, sterowaniem, właśnie tak wspomnieliśmy, układu kierowniczego i tak dalej. Ale mówię, jest coś wspólnego między skuterem a kombajnem. Było już o silniku, było o tym, jak to coś jeździ, ale przecież jego główną funkcją jest zebranie tego zboża, przerobienie go na ziarno. Oddzielić ziarno od plew, prawda? Prawda. A słomy do tyłu. Więc pokrótce nakreślmy, jak to działa. Kosa, czyli nóż cały, działa tak jak maszynka do golenia dobrota. Prawda? Chodzi nóż, prawda, z tych trójkącików naostrzony, tu wchodzi zboże, włoży się, kładzie i jest zbierane do podajnika, prawda? Ale żeby właśnie podnieść to, żeby nachylić, to jest właśnie motowidła, takie nagarniać i to później podajnikiem idzie do góry, do bębna mucącego. Jeszcze po drodze mamy urządzenie do zbierania kamieni, bo wiadomo, kombajn jak kosi, może się trafić kamień. I kamień, jak się dostanie do pędzącego z przeszło 1000 obrotów bębna, to jest śmierć dla kombajna. Tu widzimy właśnie główny bęben mocarni i on kręci się z obrotami około 1000. 1000 obrotów na minutę. 1000 obrotów na minutę. On rozbija, właśnie rozszczepia kłosy. One dalej przelatują na wycząsacze, tam są wycząsywane. Na dół jeszcze spadają też kłosy, jest podsiewacz i na dole jest dmuchawa, bo to jest połączenie szerokomotnej mockarni, bębna mocącego, z wialnią. Czyli tak jak ja się bawiłem, jak rolnik sprawdza, czy sypie już, czy zboże już jest gotowe do tego, do zbioru. Także, i tak mniej więcej podobnie to wygląda w kombajnie. Tak, jest wialnia i to wywiewa, prawda, plewy od tego, wycząsacze wycząsają. Tu są takie wielkie wycząsacze. No, przez te kombajny Bizon jeszcze miał zwykły wycząsacze, które powodowały straszne wibracje. Zwłaszcza jak zjeżdża z łanu, to wtedy nie ma obciążenia, to cały kombajn z tyłu aż skacze. Teraz normy już tego nie dopuszczają. Nowoczesne kombajny nie mogą. Dlatego mają już żmi i w inny sposób działają wycząsacze. Jak widzieliśmy, wycząsacze intensywnie pracują, wytrząsują kłosy i ziarno, które spada na sita, które też są poruszane korbowodami, właśnie tak jak się przesiewa. Tak, normalne sita, tak? Normalnie się przesiewa. Jest też podajnik, z drugiej strony podajnik kłosów, które wracają z powrotem do bębna mucącego na powtórne przemucenie i to wszystko właśnie jeszcze raz wraca na sita i stamtąd jest to transportowane zboże do olbrzymiego zbiornika. I tak jak kiedyś fistule miały, właśnie też miały zbiornik, ale większość fistuli miało, bo na małe poletka były, miały workownice. Czyli od razu siedziało dwóch, trzech pracowników i wiązało worki, worki się spuszczało na dół taką rynną. I było to praktyczne i było to dosyć pracochłonne. Tak, no to jest dobre na małe poletka, ale na duże to właśnie zbiornik, który właśnie się napełnia, informuje kogutem żółtym, traktor z przyczepą podjeżdża. I tą rurą? Tą rurą, piękną, wspaniałą rurą, właśnie pokażemy tą rurę. Ona jest na bok odchylana i za pomocą żmijki, takiego dużego korkociągu jakby, jest to wypróżnione na zewnątrz, do przyczepy. Wiesz co, Jacek, tak do tego czerwonego, wręcz nieco rajdowego koloru Rosso nijak nie pasuje mi ta błękitna laguna, pod którą ty teraz siedzisz. Powiedz mi, co to za urządzenie? To jest doczepiane urządzenie, to jest rozdrabniacz słomy. Kiedyś na przykład obory były ściółkowe, trzeba było dużo obornika naturalnego, było większe zapotrzebowanie na słomę. Teraz nie, teraz tą słomę się rozdrabnia od razu na miejscu. I właśnie to urządzenie służy do rozdrabniania słomy. Oczywiście zbiornik nie jest pełen, sam włączyłem żółtego koguta. Który sygnalizuje, że właśnie zbiornik się napełnił. Tak, jak to działało. To jest włącznik. Duża membrana, w tym naszym biednym bizonie już uległa samobiodegradacji i to był właśnie membrana ruszana na przycisk, który uruchamiał właśnie lampę sygnalizacyjną, czyli wiadomo, że zbiornik jest pełen i traktorzysta czekający z dwoma przyczepami wiedział, że musi szybko podjechać pod rurę, która służy do wypróżniania i nastąpiło wypróżnienie zbiornika oczywiście w czasie jazdy kombajnu. W czasie jazdy? No a ile tu się mieściło zboża? Około 1,5 tony zboża. Biorąc pod uwagę, że ten sprzęt konstrukcyjnie liczy sobie już no prawie 50, to ta ilość dźwigni, ilość przełączników jest to naprawdę imponująca. Powiedz mi, do czego to wszystko tutaj służy?
O Boże, to już dawno nie prowadziłem, nie jeździłem kombajnem Bizon, ale spróbujmy sobie przypomnieć. A więc najważniejsza rzecz. Uruchamiamy kluczyk do stacyjki. Gazu troszeczkę dodajemy. Oczywiście mamy wrzucony luz, tak? Tak, mamy wrzucony luz. Tu jest skrzynia biegów, trzy biegi są. I trzy do przodu, jeden wsteczny. Tu mamy dźwignię gazu. Dodajemy troszeczkę gazu. Sprawdzamy, czy jest na luzie. Ruszamy sprzęgło i pięknie nam SW400 zabrzmiał. Ustawiamy nie największe obroty. Zacznijmy od dźwigni, które są przy kierownicy. Ta dźwignia służy nam do opuszczania i podnoszenia headeru, czyli motowideł, przepraszam. Ta dźwignia służy nam do opuszczania całego headeru. Wiadomo? Czyli oprócz motowideł jedzie cały ten zespół nocny na dole. Te nie działają, dopiero jak kombajn jedzie. Ta jest od obrotów motowideł, a ta jest ta właśnie automatyczna, przyspieszamy lub zwalniamy. Teraz... Ale kombajn, tak? Czyli ten powiedzmy ten automat taki, tak? Tutaj jeszcze mamy fajną, ciekawą dźwignię, którą wysuwa lub lub przybliża, w zależności jak zboże jest pochylone. Tutaj mamy dźwignię do odległości cepów bębna mucącego do klepiska. Czyli w zależności jakie jest zboże. A tutaj regulujemy obroty mockarni. Tą dźwignią uruchamiamy motowidła, a tą mocarnię. Tą zaś opróżniamy zbiornik. A te wskaźniki? A te wskaźniki, no to wiadomo, popatrzmy sobie, o. Mało który działa, ale wiadomo, to jest obroty mockarni, to jest ciśnienie oleju, temperatura oleju i wody. No to co? Chyba ruszamy, tak? Włączamy światła. I trzymamy się i ruszamy. Trzymamy się i ruszamy, tak? I czas kosić. Czas żniwować! Nie, powiem coś takiego, tak, ale powiem coś takiego, że w przypadku dromadera, że mieliśmy tam ławeczkę, to mamy teraz widokową. Ten dzwonek oznacza, że boom ogaryna rowerowy, boom ogaryna cały świat, ale i ogaryna Polskę. No tak, w tym momencie dochodzimy do Polski. Jedziemy? Dobra, to jeszcze powtórzymy to, nie? Dobra?